Dzień dobry kochani, witam się z wami w tym pięknym dniu. Słuchajcie, jest pięknie, jest słoneczko, nie jest za gorąco, jest idealnie. W związku z czym stwierdziłam, że zabieram was na przegląd sieciówki. W sklepach już sezon jesienny, jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście tak jest i czy możemy już dostać między innymi rzeczy na jesień, jakieś wiecie, ciuchy, dodatki, ale też ponoć już są dynie w sklepach? Naprawdę? W sierpniu? No, wszystko przyspiesza, więc ja koniecznie muszę to dla was sprawdzić. Jeszcze ostatnie dni wyprzedaży, ale ja raczej skupię się na najnowszych kolekcjach. I mamy, drodzy państwo, jest on, Sinsay. Będziemy sprawdzać wszystko, co tutaj fajnego mają. Od wejścia wita mnie sweter. Taki widzicie z literką A w koleżowym stylu. Będę starała się wam pokazywać wszystko na miary. Coś też zmierzymy w późniejszym etapie tego filmu, części tego filmu. Fajnie wygląda ta bluza. Spódnica zresztą też niczego sobie. Mamy basicowe bluzki, których nigdy za wiele. Kolor śmietankowy, fajny splot. Takie jak w Handemie bym powiedziała. Te już są takie bawełniane i te mają regulację ramionczka. Więc tu macie tych z regulacją i cena, a tu macie bez regulacji. Tak, no teraz koszul będzie pełno, no bo wiecie, back to school, back to work bardzo często. Ta jest fajna, w taki krążek, jak widzicie. No i tuż obok mamy taką w niebieskie paski. Ta wygląda tak, ten splot jest inny. Ja preferuję bardziej ten, taki gładki, przyjemny do skóry. Pokażę wam to, co tak na pierwszy rzut oka wpada mi w oko. Co ja w ogóle mówię, nie czuję jak mówię. Ten już mierzyłam kiedyś, widzę, że ma swój powrót. Zapraszam do moich poprzednich filmów. To oglądałam już na stronie i może sobie zmierzymy, odniesiemy się, chociaż dzisiaj jest tak ciepło, że pewnie spłonę w tej przymierzalni. Berze. Powiem wam, że przekonuję się coraz bardziej. Jak zobaczyłam tą koszulę, to serce szybciej zaczęło mi bić. Fajny splot, piękny kolor. Zmierzę sobie ją. Tu mamy sukienkę z tych takich modnych. Czyli mamy tiul nałożony na pewnie poliestrową, tak, poliestrową w 100% sukienkę. Halkę, o, jest taka i taka. Tu macie na miarę na tą. No i na tą też już wam znajdę, przynajmniej spróbuję. Ile kosztuje? 4 dyszki, to niedużo, no ale jednak fajne buty nawet. Czarne takie strasznie tutaj są. Widzicie, okurzone, nikt nie chce kupić, ale cena mnie interesuje. A jest cena, ile? 70 zł. Spódnica plisowana, bluzki, w tym stylu to akurat nie mój klimat, no ale już zaczęłam pokazywać, więc wam pokażę na miarę, jakby was zainteresowała. O, są krzyki. Może zaraz sobie wezmę i będę rzucać rzeczy, które dla was zmierzę. No, wyostrz. O, proszę bardzo. Dobra, biorę koszyk, ale może taki czysty. Spokojnie, ten odłożyłam. Biorę mój i jadę na łowę. Wybieram rozmiar różowej koszuli, zobaczcie. Nie wiem, czy ktoś tak zwrócił, czy taki defekt miała, więc zwracajcie uwagę na mankamenty. Są duże rozmiary, fajnie. Chciałam zmierzyć te spodnie, ale nie ma to większego sensu, bo są tak długie, że utonę w nich po prostu. Te też wide legi. Bardzo fajny kolor i już wam pokażę na miary. Kosztują 70 zł i tu macie numerki. Zastanawiam się, czy brać tą sukienkę, ale nie, nie biorę. Dla mnie to nie ten materiał, wiecie. Tak zbieram, co zmierzyć dla was. Okej, wybierałam rozmiary innych rzeczy, ale odwróciłam się i zobaczcie, mamy tutaj marynarki, takie inne. Ta granatowa jest ładna.
O, dobra cena. Powiem wam, że wygląda spoko. Jest też szara, no i tutaj mamy różnego rodzaju koszule. Ta jest fajnie na dole zakończona. Ale już wzięłam inną, a nie chcę, wiecie, tak dużo brać. O, fajne spodnie. Wyglądają na spoko długość. Nie ma jaki to fason. Będę szukać. Ilość w koszyku coraz większa. Zastanawiam się jeszcze nad tą spódnicą i bluzką. Dajcie znać, czy chcecie takie basicowe zupełnie stylówki zobaczyć. Wiecie, to by bardzo ładnie wyglądało. Może to zmierzę. Druga strona mnie wezwała. I tutaj taka marynarka tweedowa, coś takiego. Topik. No, powiem wam, że ten topik wygląda świetnie. Troszkę zabudowany, ale możemy go sobie tak, wiecie, rozpiąć na górze. Dobra. O, leci, żeby jest. Zmierzę. Szukam fajnych rzeczy. Widzę, że kamizelki są w Sinsayu. I już wam pokażę na miarę. O, spódnice. O, body. Takie w stylu tych Zary. W ogóle coś, wiecie, chcę sobie zostawić też na mierzymy. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć takie klasyczne mierzymy z Sinsaya na moim kanale. Tam będą wybory typowo moje. Rzeczy, które mi się podobają. Te, które wam teraz pokażę, też są takie, że wiecie, mogę dotknąć, zobaczyć jakość. Szukam, ale nie ma rozmiaru, same eski. A to był fajny komplet, taki w prążek. To jest spódnica. O! No ale to piki niestety, same eski. I do tego jest bluza, więc możecie wziąć albo top, albo bluza, albo cały set. No super cena, fajnie wygląda, ale niestety nie ma rozmiarów. To koniecznie muszę zmierzyć i nawet jako pierwszy jest mój rozmiar, więc sobie go wezmę. Mamy też spódnicę, zaraz poszukam rozmiaru. Te spodnie będą niestety za długie, więc nie biorę. Mamy skórzaną bomberkę. I tu na miarę i cena. Nie. Bluzka. To jest taka duża bluzka, oversize'owa bardzo. Bo naprawdę jest duża, to jest eska. I ma taki metalizowany nadruk. Sukienki. Pokażę wam parę przykładowych. Tak na pierwszy rzut oka nic za bardzo mi nie wpadło w oko. Na pierwszy rzut oka w oko. Wybaczcie. Ale dużo ludzi jest, mimo wszystko, mimo godziny i czasu, więc troszkę się stresuję, żeby nikomu nie przeszkadzać, nie wchodzić w paradę. Jest taka basicowa, czarna sukienka. Ta jest ładna. Czy to jest Habt Richelieu? Może tak, nie wiem. Ta jest ładna, tylko już taka letnia. A tutaj jeszcze letnia, może tak. A ja już szukam czegoś bardziej na jesień. I takie rzeczy bardziej chcę wam pokazać. Tam mamy biker shortsy. O, tam ja się ma. Idę do was. A tak serio, to przyszłam, bo tutaj są różne rzeczy fajne. Przynajmniej tak mi się wydawało. O, mamy bermudy jeszcze. W takim kolorze. Ciemne jeans. Mamy ramoneskę czekoladową. O, taką. Leginsy. Leginsiaki ponoć z Sinsaya są bardzo fajne. Dziewczyny polecały, widziałam. A czemu nie mają ceny? To są z wysokim stanem. 13 zł. Bardzo dobra cena. Duży wybór dresów. Oczywiście chwyce różowe, bo jakby inaczej. Ale ten materiał wygląda trochę jak już szarpnięty zębem, wiecie, czasu. Te może trochę lepiej. I tak, czy wy widzicie... O, te są w ogóle ciepłe, mam misiu fajne. Czy wy widzicie, bo ja już oczywiście kątem oka odleciałam w kierunku tej torby. Duża jest.
33 zł na miarę. Ona jest naprawdę duża. Zobaczcie. Mamy podziałkę. No spoko. Tu mamy Harry'ego Pottera i matę. Plecaki też dostaniemy w Sinsayu. Mam nawet jeden w koszyku, ale widzę, że wyciągnę, bo to nie jest plecak, którego ja szukam. Są czarne, ten jest inny, z większą ilością przegródek, kieszonek. Fajne ceny, ten też oglądałam, szary. Ale nie, to jednak nie jest to. To nie to, czego ja szukam. To jest dużo, ten na przykład. No nie mogę. Co prawda wersja taka skórzana. Czekajcie, czy mi się nie chce wyostrzyć. O, teraz cena. I one bardzo przypominają kortezy. Ale to bardzo. Jestem przy torebkach. I tu mamy taką dużą. Ona występuje w czterech kolorach. Czarna, beżowa, różowa i szara. I ta skóra, ta ekoskóra jest taka, widzicie, gruszkowa. Fajna. A ta jest trochę jak polenę. Fajnie wygląda. Wiadomo, że nie jest to polenę. Ale nie wiem czemu, od razu miałam takie skojarzenie. Jest beżowa i czarna. O, a ten nylonowy słodziak, jaki fajny. Taka malutka, na długim pasku, regulowanym. Więc spoko. I tą oglądałam też. Już ściągnę, żeby wam pokazać. Taka mała, zgrabna listonoszka, kopertówka. No, może bardziej listonoszka niż kopertówka. Tu macie na miarę. I cena. Siedyszki niecałe. Pasek też jest regulowany i ma srebrne dodatki. Jest też w wersji beżowej, ta, którą przed chwilą wam pokazywałam. Tu sobie wisi grzecznie. I ona ma złote dodatki, takie trochę inne, złote. I też mamy taką bagietkę. Bagietunię malutką. Już pokażę wam cenę i na miarę. Co wam te buty przypominają? Tak właśnie, mi też konwersy. Ojej, mocno śmierdziuchują, bo ja stąd czuję. No i jakość wykonania taka se. A te zaś fajnie wyglądają, lakierowane. Nie mogę ceny znaleźć, czekajcie, cena. W każdym razie macie na miarę i na stronie zobaczycie cenę. A te też fajnie wyglądają. Tak delikatnie ponabijane. Tam też była? Nie, nie było, to jest w środku. Te lakierowane 90 i te 80. I na te na miarę tutaj macie. Dostaniemy już śniegowce i sztyblety, ale to na razie z wyprzedaży. Na całe szczęście, bo już myślałam, że już takie buty tutaj są. Jest informacja, nowa kolekcja, więc super. I mamy tutaj pierwsze kamizelki. Tu macie cenę i na miarę. Ona jest taka z kieszeniami, taupe. Fajna, taka lżejsza. Mamy barankową. Kurczę, czyli tak będzie w tym roku. No wiecie, ja razem z wami mogę sobie zrobić research, sprawdzić, co będzie modne. Mamy takie trochę dłuższe. Ta na przykład. O, tu jest metka do tamtej. No dobra, czyli na razie chcą nas ubrać w kamizelki. Zrobiłam obrót i tu fajne dresy widzę, słuchajcie, z haftem. Te wyglądają świetnie. Inny taki fason marchewkowy. No, jestem ciekawa, czy chcecie zobaczyć przegląd dresów ze mną. To chętnie zrobię. Lubię przeglądy, bo one są takimi filmami ogólnymi, co w trawie piszczy, jak ja to mówię. I tu mamy na przykład nową kolekcję kosmetyczek, która jest fajna, bo tak rozkłada. Wszystko widzicie, dzięki temu, że to jest, wiecie, przezroczyste. I mamy rzep, który z powrotem robi formę taką. Farki, informacja 4-in-1, 4-in-1 powinnam powiedzieć. 5 dyszek i ona... Jest tak podzielona, nie, jedna duża z dodatkami rose gold i w środku mamy trzy mniejsze. Okej, mamy również kurtki, więc
jeśli zrobi się nagłe ochłodzenie, to znajdziemy tutaj wszystko. Ten kolor akurat to nie mój wybór, ale już tu na pewno tak. I tam jest jeszcze jeden kolor, który już widziałam na stronie. I dobra, zabieram ją. To już było, tego typu szakety były, to wszystko było. Pokażę Wam przykładową cenę. Ale tu mamy czarny baranek z kieszeniami. I mamy, zobaczcie, ten kolor jeszcze. I to jest taki miś-miś. Kurczę. Teraz ten czy ten? Co prawda ja już przymierzę dzisiaj jednego i będzie to chyba ten. No ten. Tylko by był rozmiar. Jest, więc biorę do przymiarki. A tego jasnego odwieszam. Być może pojawi się w innym filmie. Ja akurat nie mam żadnego doświadczenia z bielizną Sinseya, no bo nie są to moje rozmiary, ale zobaczyłam, że mają tego typu ciachane majciochy. Przepraszam, że tak mówię. Ja tak już mam. I są też takie klasyczne bardziej. Wiadomo, nie jest to nic, co jakoś super oddycha, no ale mamy stanik. A właściwie taki półgorset, coś takiego. Tu macie cenę. No ceny są bardzo dobre. To też ma piękny kolor. Ja nawet nie sprawdzam, bo tu dla mnie rozmiaru na pewno nie ma. Mamy też, słuchajcie, całe body i możemy być sexy flexy. Tą bluzkę widziałam. Patrz, ona jest taka cekinowa. O Boże. No grubo to było. Pamiętajcie o moich patentach zakładania bluzek, przymierzanie. No dobra, wezmę sobie ją sprawdzić. I jeszcze tutaj, wybierając, natknęłam się na taką kieckę, więc słuchajcie, kiecek też tu jest dużo. Przychodzi mi do głowy od razu film tematyczny. No dobra. Słuchajcie, to już jest gruby temat. Srebrne bermudy. Fajne na jakieś festiwale, nie? Ale czy jeszcze będą jakieś festiwale? Ta torba jest spoko. Spoko wygląda, ale nie dam rady tam się wspiąć, żeby pokazać Wam lepiej, zobaczcie. Moje koszul jeszcze wysypuje i będę działał dom. Jeszcze przechodząc, zobaczyłam taką kosmetyczkę, która raczej do funkcjonalnych nie należy, ale jest słodka. I tutaj z Pokémonem. Pokéball. Piżamki. Wiecie co? Chyba mimo wszystko lepszej jakości są w Primarku, ale muszę jechać do Primaniego i porównać. Ta fajna, ale dość sztuczna, a ta fajna, bardzo fajna. Widać, że spoko, jest też mocno wygnieciona, ale materiał przyjemny. O, mamy też z długimi spodniami. Zobaczcie. To jest taka, ja bym w czymś takim chodziła normalnie, wiecie, sobie po domu. Fajny komplet za 5 dych i on jest na takim pętelkowym, jak to się mówi, splocie. Kurczę, powiem Wam szczerze, że ja tu powinnam spędzić pół dnia. Dajcie znać, czy chcecie takie właśnie sportowe przeglądy. Mierzymy. Fajnie wygląda, ale no ja już mam pełen koszyk. Naprawdę się wysypuje, zobaczcie. Jeszcze wróciłam do skarpet, bo uświadomiłam sobie, że potrzebuję przecież skarpetki. A tutaj są w dobrych cenach, tylko skład. 65% bawełna, 27% poliamid, 5% elastan. Nie, elastodiny i elastan 3. Mogło być lepiej, idealnie nie jest. Tutaj o, 73% bawełna, więc już zdecydowanie lepiej. Ciekawe, czy mój rozmiar jest... Tutaj 70% bawełna i powiem Wam, że one są fajne, bo spokojnie możemy je sobie tak założyć, żeby fajnie wystawały nam. Z butów, co to jest? Jakiś haft. Szukam takich, wiecie, ozdobnych. A, to malutkie, to nie dla mnie akurat. O, no zobaczcie, ile kosztują? 13 zł. Jaki skład? 75% bawełna. To chyba mi się wydaje, że byłoby git. I takie mogłabym do moich loafersów nosić ze serduszku, jakie ładne. Jeszcze znalazłam takie. I tu są pomieszane, bo jest taki na górze, takie szare są. Szare z takim połyskującym, z taką nitką. I ten, tylko one niby mają 70% bawełna, a powiem Wam, że w odczuciu są mega sztuczne. Widzicie to? Te są na jesień.
pumpkin, nie widzę, dynia i dynia wyhaftowana, fajne. I jeszcze tu mamy z kwiatuszkami, zobaczcie, takie ładne, ale 58% bawełny. O właśnie, dział dom mnie przyciągnął i oczywiście no są już tu muchomorki, tutaj mamy w dynie. Fajny, bo taki beżowy materiał i dynie. Tutaj mamy też takie małe dyńki, więc fajnie możecie połączyć sobie jedną z taką, jedną tuszą, na przykład druga taka z małymi. Albo wziąć taką, która nie jest taka bardzo nachalna. Mamy też lampę taką. Bardzo ładnie wygląda. Chodniczek. I nawet są namiary na nią. A tu wam pokazałam namiary, chyba nie. O proszę. I on jest taki, widzicie? Taki jak mój dywanik. Zawsze mi brakuje słów, przepraszam was bardzo. Tu mamy też w dynie, ale taką bardziej basicową. 45x45 kosztuje ile? 16 zł. No, dawaj. One pewnie w wariantach są do wyboru. Przypuszczam, że są bardzo podobne. Ta ma też bardzo ładne kolory. Jak nie lubicie takich wytłaczanych, a chcecie, wiecie, jakiś akcent taki wrzucić, to ta też jest spoko. Ze złotem. I mamy, wam pokażę, bo tą widziałam na stronie, bardzo ładnie wyglądała z tym autem, z dyniami. Fajne z tym autkiem. No i moi drodzy, tak, tu mamy drzewo. Drzewo z liśćmi pomarańczowymi już. O, wcale na to nie czekałam, powiem wam szczerze. Mamy pufę. Pufę, która jest grzybem. I wygląda tak. Ale te grzybki są świetne. Tutaj mamy rozmiar na miarę. I one kosztują 4 dychy. 4 dyszki. I takie jest wielkości. Dość duże. Mamy świece w takich bardzo fajnych naczyniach, które oczywiście jak się wypali, ta świeca wypali, to możemy sobie zostawić. O, ładnie nawet pachnie. Nie urywa, wiecie czego, ale ładnie. I mamy też, no nie wierzę, zobaczcie. Mamy żołądź. Żołędzia. Sprawdzę, jak pachnie. Ładnie. I ta kosztuje 23 zł. Orzechowe. Zapach. A ta z dynią kosztuje 26 zł. Ale mi osobiście te przezroczyste się bardzo podobają. 3 dyszki. I to jest takie, coś tam do środka możecie wsadzić. W dwóch kolorach. Jest też złota dynia. Są takie. Wow. Wielkie, powiem wam szczerze. Oj, nie chcę wyostrzyć. O, to macie. 5 dyszek. I mamy te piłki. O, dla wielbicielów domków to już się zaczęło. Już są fajne. Ten na przykład. O, i to jest Not Lighta. Dużo takich boho klimatów. Psie zabawki. Nie mogę. Back to schoolowa. Różne akcesoria. Miseczki. Talerzyki. O, z kubusiem pochodkiem. To dla dzieciaczków. Stitchowe akcesoria. Bebak. O, on jest akcesoriami, ale super. Tu macie cenę. Kuchenne akcesoria. Jesienne. Kładki. To już jest naprawdę grube, zobaczcie. Albo zaparzacz w kształcie małego żołędzia. Na herbatę oczywiście. Albo do babeczek, do muffinek. Takie. Albo takie tarce. I kosztuje to tyle. Słuchajcie, zaraz zbieram się do mierzenia. Ale jeszcze tutaj wróciłam. Tu wcześniej było dużo ludzi, więc wróciłam, jak jest pusto. I nie ma tu jeszcze tak za bardzo jesieni. Więc coś już jest, ale jeszcze można przyjść i zaktualizować, więc dajcie znać, czy to zrobić.